Panie trener, poprosimy o ocenę tego trzydniowego turnieju w wykonaniu siatkarek z Tomilu Olsztyn. Trzydniowego, no to jeżeli chodzi o piątek, to bardzo dobra gra dziewczyn. Wygrałyśmy 3-0, się naprawdę spięły, patrząc później jak te dziewczyny grały z Legionowem, które wygrały, to my naprawdę stanęłyśmy na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o sobotę, już było ciężko, już te rywalki nas tam kontrolowały aż za bardzo i niestety uciekło, skończyło się 1-3. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wynik, to wiedziałyśmy, że musimy ugrać co najmniej 2 sety, więc była walka od samego początku. Wywalczyłyśmy te 2 sety i mówię, nie, walczymy dalej dziewczyny. No i co, spięły się i udało się. Ale ten początek taki pierwszego seta dość nerwowy, skąd to się wzięło, że tutaj na tej hali Urania dużo graliście? Na tej hali jesteśmy pierwszy raz, na tej jak i na tej małej, więc hala swoją drogą, ale ja bym pod to nie podpinała, bo przeciwniczki też są pierwszy raz na tej hali, więc nie, pod to nie podpinam. Myślę, że musiały wejść te pierwsze do takich dobrych 5 punktów, żeby swój rytm złapać. No i złapały. No i na pewno wielka radość w zespole, że udało się do dalszej rundy awansować. Tak, tak. Następny turniej za 2 tygodnie. Czy wiemy już, gdzie może odbędzie się ten drugi turniej eliminacyjny? Gdzieś na południu, tyle wiem na tą chwilę.